Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj robię blok czekoladowy z prawdziwej czekolady nieodtłuszczonej. I to będzie, i teraz to, co będzie potrzebne. Będziemy potrzebować szklankę mleka. To jest mleko ryżowe z kokonut, z kokosowym. Pół szklanki cukru, pół kostki masła, dwie łyżki czubate kawy Inki oraz 150 gram kakao. To jest kakao ceremonialne z Ekwadoru, chociaż ja wolę z Peru zdecydowanie. Ono tak wygląda, zaraz je wysypię. Jest to kakao nieodtłuszczone, czyli takie, którego na rynku nie ma, w sensie takim, że na rynku, tak w sklepach, nie ma takiego kakao ceremonialnego, nieodtłuszczonego. Wszystkie wyroby są z odtłuszczonego kakao, a to jest prawdziwe kakao, tak? Czyli ono ma również substancje odżywcze, bardzo dużo żelaza, magnezu, jest bardzo rozluźniające wątroby, to jest bardzo zdrowe kakao. Ja wolę kakao takie. To prawdziwe kakao z Peru. Moim zdaniem jest lepsze, ale tym razem mam to kakao z Ekwadoru i myślę, że też nie będzie gorsze, że tak powiem. Co jeszcze potrzebne? Do naszego bloku będą potrzebne ptibery. To są takie krakuski, zwykłe herbatniki i będziemy je później kruszyć do naszego bloku. Ten blok nazywam również wiśnie w czekoladzie. Dlaczego? Ponieważ dodam do całej tej masy kakaowej prawdziwie alkoholowe wiśnie. To są wiśnie pozyskane z wiśniówki, którą nastawiałam jakiś czas temu i zostały mi mocno nasączone alkoholem wiśnie i też cukrem, bo cukier tam był, żeby trochę puściły sok. O wiśniówce to innym razem, natomiast całą tę porcję wiśni, albo może nie całą, ale myślę, że całą tę porcję wiśni wsadzę do naszego bloku. Więc z jednej strony będzie to blok czekoladowy, a z drugiej strony możemy nazwać to wiśnie w czekoladzie, dlatego że to jest prawdziwa czekolada, nieodtłuszczona i prawdziwe alkoholowe wiśnie. Przepyszne. Także zabieramy się do pracy. Tutaj do garka muszę wlać mleko. Mleko może być, ono może być oczywiście inne, nie musi być ryżowe, tak? Ale na pewno nie krowie. To już mówię, znaczy się ten smak wtedy zupełnie zdominuje, a takie mleko jest bardzo łagodne. Więc spokojnie możemy też owsiane zastosować, nie musi być ryżowe. I zaczynamy gotować. Teraz dodam cukier i za chwileczkę te składniki będą się i masło. Masło. Przygotowałam takie miseczki jednorazowe i w to będziemy wlewać naszą masę czekoladową. Później do zamrażalnika, bo jeszcze nie powiedziałam, że blok czekoladowy będziemy potem w zamrażalniku trzymać i można to potem przez całą zimę mieć po kawałku takich wiśni w czekoladzie. Teraz wrzucam kawę. Kawa Inka to jest kawa z cykorii. Daje dużo takiego fajnego aromatu, więc czekolada więc dwie łyżki. Czekolada jest bardzo, będzie smaczna, ale ta kawa da taki fajny aromat, mocniejszy troszeczkę, więc to będzie bardzo fajnie komponowało się zmieszane smaki. No i tu powoli już zaczyna się ogrzewać.
Teraz się składniki rozpuszczą. Następnie wkładam do naszej masy, do tych składników, znaczy się wkładam czekoladę. Wszystko się ma rozpuścić, będzie i zagotować, tak? Do zagotowania. Możemy chwilę pogotować, dlatego że kakao ceremonialne się też gotuje, ale nie jest to konieczne. I za chwilkę będzie, wszystkie składniki się połączą, cukier się rozpuścił, już masło za chwilę i będziemy mieli taką masę, którą zmieszamy z herbatnikami i z wiśniami. I w tym czasie, kiedy nam się tutaj gotuje, czy tam się rozpuszczają te składniki, przygotowujemy petit beurre. Ile tych paczek? Wszystko zależy, no do tej masy myślę, że dwie paczki to wystarczy, ale być może, że jeszcze dołożę. Chociaż masa musi być gęsta, tak? Więc te herbatniki będą chłonąć wilgoć. Bardzo fajnie zmiękną. Rozkruszamy je, chociaż nie muszą być bardzo mocno pokruszone. One się i tak zmiękną pod wpływem ciepła. Ponieważ pójdą tutaj wiśnie, więc tych herbatników troszeczkę może mniej. Normalnie bym dała ze cztery paczki tych herbatników. A w tej chwili, ponieważ pójdą jeszcze wiśnie, to dodam, to tylko wzięłam dwie paczki. Natomiast zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie bardzo rzadkie, to dodam jeszcze więcej później. To nie ma znaczenia, kiedy się wkłada. Także można później. Tu się dochodzi już ta masa, ale jeszcze masło. Zauważyłam ostatnio, że masło się długo rozpuszcza. I kakao musi być całkowicie rozpuszczone. Nie mogą być takie grudki. Kakao oczywiście jest gorzkie, ale jest przez to też pyszne. No i jak widzicie, taka masa już się robi gęsta. Ona się zagęszcza. Im dłużej gotowana, tym będzie bardziej odparowana, więc można dłużej pogotować, żeby ją jeszcze bardziej zagęścić. Ale myślę, że spokojnie taka tam też nam wystarczy, dlatego że herbatniki chłoną i potem w zamrażalniku ona bardzo fajnie stężeje. Prawda? Więc ja teraz będę musiała na chwilę przerwać film. Ale oczywiście zaraz wrócę, jak tylko połączę te składniki. Pokażę, jak dalej wygląda tworzenie się tej masy czekoladowej z wiśniami. Do bloku normalnie też dodaję orzechy, czasami rodzynki, ale teraz tylko te wiśnie, ponieważ to jest wyjątkowa okazja, kiedy ja mam takie wiśnie, bo one nie są zawsze, tak? Raz w roku robię wiśniówkę, więc wiśnie mam raz w roku i teraz zrobię ten blok tylko z wiśniami, więc to będą takie wiśnie w czekoladzie. A następnym razem zrobię oczywiście drugi blok, który będzie już wtedy z orzechami laskowymi, może być z różnymi orzechami, z różnymi rodzynkami, mogą być różne bakalie, to co się tam lubi po prostu, mogą być owoce goi też dodawane. A ja robię teraz wiśnie. Już nam masa się rozpuściła. Jest fajna. Nie jest taka gęstawa. I będę teraz mieszać.
z herbatnika. Proszę bardzo, mamy zmieszane produkty. Dodałam jeszcze jedną paczkę pliberów, dlatego że było za rzadkie. No i wszystkie wiśnie, proszę, opróżniłam słój, także tu są wszystkie wiśnie. I wychodzi nam taka fajna masa. Jeszcze jej nie próbowałam, więc nie wiem, czy jest dobra i na razie nie spróbuję. Jeszcze chciałam dodać informację, dlaczego pół masła. Normalnie się daje całe masło, ale ponieważ tu jest nieodtłuszczone to kakao, więc samo kakao jest bardzo tłuste, bardzo. To jest bardzo tłuste kakao, więc gdybym dała całe masło plus kakao ceremonialne, to będzie wtedy za tłuste. Po prostu to będzie za tłuste. Natomiast w tej chwili jest tak umiarkowanie. No oczywiście, że to jest tłuste, ale też wartości też są niesamowicie dobre. Teraz będę układać miseczki i do zamrażalnika i cała robota. No więc już jest ułożone. Jest 6 małych takich miseczek. Oczywiście to nie jest porcja jednorazowa, broń Boże. To w zamrażalniku stężeje, będzie całkowicie twarde i po wyjęciu możemy wyjąć z miseczki i pokroić albo w plasterki, albo w cząstki, takie torcikowe, tak? takie trójkąciki. Proszę pamiętać, że tutaj jest mocno alkoholowa wiśnia. Ona jest nasączona spirytusem, cukrem, więc jest mocna. Ona jest mocniejsza czasami niż sama wiśniówka. Dlatego nie można zjeść tego nie wiadomo jak dużo. Znaczy można, ale no, żeby nie zaszkodziło, prawda? Więc tutaj dawkujemy sobie tak samo kakao ceremonialne. Nie można go nie wiadomo jakich ilości zjadać, więc to są porcje do pokrojenia, do poćwiartowania, tak żeby to była umiarkowana taka dawka. Przed chwilą próbowałam, jest znakomita, no powiedzmy zupełnie niesłodka, bym tak powiedziała, czyli ta pół szklanki cukru to jest naprawdę niewiele, ale właśnie o to chodziło. No, ma kakao ceremonialne jest bardzo charakterystycznym, gorzkim smaku, takim też przyjemnym smaku, więc nie można go zgasić cukrem, tak? Więc tutaj jest ten smak wysubtelniony przez te pół szklanki cukru. No i wiśnia jest znakomita w tej polewie. Teraz będę czekała, aż przestygnie i jeszcze zakryję to folią po prostu. Wsadzę do woreczka foliowego, bo akurat mam woreczki foliowe takie, więc tutaj one sobie będę przechowywać w ten sposób, ale można zwykłą folią spożywczą zakryć miseczkę. Można oczywiście inne foremki, może to być forma aluminiowa taka, ja nie używam aluminium, więc nie stosuję takich rzeczy, ale może być każda inna foremka, czy takie małe ciasteczka mogą być z tego zrobione, taka wisienka w czekoladzie, więc to dowolnie, tutaj możecie Państwo robić jak chcecie. Natomiast ja dzisiaj podzieliłam się tym, jak ja robię i bardzo życzę smacznego. Powiem szczerze, że zimą to jest super przekąska na zimowe wieczory, właśnie taka wisienka. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie się ją wtedy zjada. Dziękuję i smacznego życzę.